Rozmowa dnia. W naszym studiu Krzysztof Schubert, wiceminister cyfryzacji, pełnomocnik rządu do spraw jednolitego rynku cyfrowego. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Dodam jeszcze, że człowiek o stalowych nerwach. No bo pan musi mieć stalowe nerwy, jak wszyscy pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji, skoro od kwartału słyszymy o tym, że a to może będzie zlikwidowane ministerstwo, albo podzielone na części, albo się minister zmieni. Coś wie pan więcej? Czekamy wszyscy na ostateczne decyzje premiera, także jesteśmy w takiej fazie, jakby nie zwalniamy pracy, patrzymy w przyszłość, przygotowujemy się. Ja mam pole europejskie, którym się głównie zajmuję, czy międzynarodowe. Tam mam cały czas bardzo dużo aktywności, także nie. Ale rozumiem, nie że minister odkładam. Anna Strażyńska nie zwołała to przed świętami takiego spotkania i nie powiedziała, no kochani, dobrze było, ale już żegnam się z wami serdecznie. Nie było takiego spotkania, wręcz przeciwnie, jesteśmy motywowani, żeby cały czas pracować. Cały czas tam generujemy nowe pomysły, nowe propozycje, z którymi będziemy chcieli wychodzić w przyszłość, także tutaj się nic od tej strony nie dzieje. Ja pamiętam, że właśnie minister Strażyńska, goszcząc jakiś czas temu w Sygnałach Dnia, opowiadała dużo o jednolitym rynku cyfrowym. Mówiła przede wszystkim o tym, jak Polska jest dobrze w tych kwestiach postrzegana jako lider unijny, jeśli idzie o nowe propozycje, jeśli chodzi o pracę nad ujednolicaniem przepisów. Zdaje się, że taki szczyt, który w tej sprawie się odbył w Tallinie 1,5 miesiąca temu, to też była polska inicjatywa. Tak, rozumiem, że to jest tak. Właśnie między innymi zakres działania pana departamentu. Tak, to jest zakres naszego działania. Tutaj właśnie warto jakby przypomnieć, to jest 29 września, był pierwszy raz w historii Unii Europejskiej szczyt Rady Europejskiej, czyli szczyt premierów, 28 premierów spotkało się w Tallinie rozmawiać o kwestiach cyfrowych i przez 2 dni takie spotkanie miało miejsce. Co właśnie warto odnotować, to jest to jakby wynik polskiej propozycji, czyli wspólnie akurat Ministerstwo Cyfryzacji z Ministerstwem Spraw Zagranicznych przeprowadziliśmy taką kampanię po rządach europejskich, proponując wniesienie tego tematu na forum właśnie dyskusji premierów, czyli tematu takiej szeroko rozumianej cyfryzacji, jako już nie w takim rozumieniu budowanie systemów, kupowanie sprzętu, tylko jako temat zmieniającej się zupełnie gospodarki, coś, co jest transformacją gospodarki, zupełnie inny taki obszar. Wchodzimy, zresztą strategię jednolitego rynku cyfrowego, z samej skali widać, że to jest ogromna zmiana, bo tu się mówi o kwotach takiej kompletnej implementacji na poziomie europejskim, na poziomie 415 miliardów euro rocznie przepływów związanych z tymi obszarami. Także na pewno jest to ogromna strategia, największa strategia europejska w obszarze cyfrowym i strategia, która systematycznie się rozrasta o kolejne elementy. Także tutaj na pewno będziemy mieli co robić i mamy tutaj z tym bardzo dużo pracy. Warto właśnie też odnotować, że Polska jest bardzo pozytywnie w tym obszarze cyfrowym postrzegana. My od ponad roku wnosimy aktywne pomysły i propozycje. W zasadzie to trwa 2 lata pełne. Ja jestem niecały rok na pokładzie. Działamy już na takim bardzo przyspieszonych obrotach. Tematy, które są główne dla Komisji Europejskiej czy rozwoju Europy w obszarze cyfrowym. Wszelkie tematy związane z danymi szeroko rozumianymi, czy to danymi osobowymi, czy danymi nieosobowymi. Tutaj Polska bardzo dużo propozycji wnosi. Te tematy stają się też główną osią programowania czy prac tak zwanej Komisji Europejskiej właśnie w ramach tej strategii. To jest właśnie kwestia, która mnie na początku zdziwiła, no bo też mówiliśmy nieraz w Sygnałach Dnia przy okazji spotkań z różnymi gośćmi o tym, jak jeśli chodzi o dane osobowe, zaostrzają się przepisy, wprowadzamy nowe unijne zasady. W przyszłym roku wielkie kary dla tych, którzy pochopnie naszymi danymi obracają, którzy łamią prawo, więc tutaj zaostrzenia. A z drugiej strony, jak czytam dokumenty na temat strategii jednolitego rynku cyfrowego, czyli tutaj pana część działania w Ministerstwie Cyfryzacji, to tam z kolei mówimy o tym, żeby ułatwić, żeby likwidować bariery. To nie jest ze sobą sprzeczne? Czy mówimy po prostu o różnych rodzajach danych? Trochę o różnym właśnie obszarze, bo pierwszy obszar związany z danymi osobowymi, czyli RODO, tak GDPR tak zwany na poziomie europejskim, czyli to rozporządzenie o ochronie danych osobowych, no właśnie dotyczy danych osobowych. Natomiast tą aktywność naszą, którą my uruchamiamy,
która ukrywa się pod taką nazwą tajemniczą swobodny przepływ danych. To chodzi o dane nieosobowe, dane tworzone przez nowoczesny sprzęt, przez maszyny, przez cały taki przemysł, który się tworzy w obszarze danych. Tutaj, żeby jakby podać jakiś przykład, to są rozwiązania związane z internetem rzeczy, który będzie coraz bardziej pojawiał się i będzie wszechobecny, czyli różne urządzenia będą w pewnym sensie komputerami generującymi dane i te dane będą przesyłały do zbiorów danych, które nam będą rosły. Mamy cały obszar transportu autonomicznego, czyli w przyszłości te samochody bez kierowcy tak zwane też będą potrzebowały ogromnych przepustowości, ogromnej ilości danych. Tematy związane z jakimiś bardzo unikalnymi badaniami naukowymi. Chodzi o to, żeby w skali Europy, jeżeli myślimy tutaj o jednym organizmie wielkości 500 milionów obywateli, jeżeli generowane są tam jakieś dane, wszyscy mają do tego dostęp. Czyli polscy naukowcy będą mogli wiedzieć o tym, nie wiem, ilu Hiszpanów zapada na grypę i kiedy i korzystać z tych danych, tak? Hiszpańscy naukowcy będą wiedzieli o tym, jak wyglądają statystyki, nie wiem, wypadków drogowych w Wielkiej Brytanii i jeszcze głębiej wchodząc, żeby taki wspólny rynek danych po prostu funkcjonował. Tak, jeden wspólny dostęp do danych, tylko tutaj właśnie warto zauważyć, że tutaj nie będzie można zidentyfikować, kto na jaką chorobę choruje w danym kraju, bo to będzie... Tylko mówimy o tych dużych liczbach. Tak, mówimy, żebyśmy mieli tak zwany big data, dużą ilość danych, wtedy ta analityka i trafność poszukiwania różnych rozwiązań, leków, czy jakichś takich tematów związanych z jakąś innowacyjnością w tym obszarze jest znacznie bardziej uproszczone. No a warto zauważyć, że generalnie innowacyjność już w dniu dzisiejszym w okolicy 75% jest związana z technologiami cyfrowymi albo bardzo blisko cyfrowymi. A czy te sprawy, którymi pan się zajmuje, jednolity rynek cyfrowy, dotyczą też takich codziennych, no, drobnych, ale uciążliwych kłopotów, z którymi się spotykają użytkownicy internetu jako konsumenci? No każdy się w internecie spotkał z taką sytuacją na przykład, że jakiegoś produktu nie może zamówić na przykład w sklepie w Wielkiej Brytanii, bo nie jest on dostarczany do Europy kontynentalnej. Albo może zamówić jakiś produkt, ale dostawa do Polski kosztuje 3 razy tyle, co dostawa do Hiszpanii, choć teoretycznie z tego Berlina czy Frankfurtu do nas jest przecież o wiele bliżej niż na drugi koniec kontynentu. To są też kwestie, nad którymi pracujecie? Tak, to są też te kwestie. To wchodzi w taki obszar tak zwanego geoblokowania. I dwu też kierunkowego, czyli takiego związanego właśnie z zakupami różnych produktów nieobjętych prawami autorskimi, czyli kupowanie różnych rzeczy, ubrań na przykład, butów, jakichś tam gadżetów kupujemy pomiędzy krajami i chcielibyśmy niezależnie z kraju, z którego zamawiamy, żebyśmy mieli taką samą cenę i taką samą cenę przesyłki. To przykładowo, jeżeli z Polski zamawiamy coś w niemieckim sklepie, żeby to nie było droższe niż zamawiamy ten sam produkt, będąc na przykład w Wielkiej Brytanii, jeszcze mając bezpłatną dostawę. Także to są też te obszary, które chcemy na poziomie unijnym porządkować, czyli to ma być jeden wspólny obszar, stąd właśnie ta nazwa jednolity rynek cyfrowy. Wspólne prawa konsumenta, niezależnie od tego, gdzie mieszka. Tak. I drugi obszar taki bliżej tych produktów związanych z prawami autorskimi. Tu chodzi o różny content, nie wiem, oprogramowanie, dostęp do materiału wideo, do jakichś takich już elementów tej rzeczywistości takiej cyfrowej, ale związanej z jakimiś prawami autorskimi. To jest drugi obszar, którym się zajmujemy. I to nam też wchodzi w taki bardzo teraz modny i bardzo ciekawy obszar dyskusji na poziomie europejskim, generalnie dużych platform i ich wpływu na rzeczywistość, bo tutaj później bardzo blisko od tak zwanego e-commerce'u, czyli tych platform, gdzie coś zamawiamy, wchodzimy w taki obszar właśnie wpływania na rzeczywistość dużych platform. No, ale tak? tutaj to przewiduje długie i heroiczne boje z wielkimi przedstawicielami biznesu medialnego, bo to jest rzeczywiście rzecz, która dotyczy gigantycznych pieniędzy. My się czasem denerwujemy tym, że nie mamy jeszcze na przykład dostępu przez internet, nie wiem, do serialu, który już jest dostępny w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, ale to przecież wiąże się nie z tym, że ktoś złośliwie nam blokuje, bo nas nie lubi, tylko z tym, że właściciel, jak rozumiem, danego produktu sprzedaje tą licencję w różnym czasie do tego kraju, do innego kraju, pod różnymi warunkami. Ten może go udostępniać online, ten go nie może udostępniać online, ten go może tylko emitować z platformy cyfrowej i tak dalej, więc no to chyba jest gigantyczna praca jeszcze do wykonania. No gigantyczna. Cała strategia
jest no, największą strategią cyfrową, czy w ogóle chyba największą strategią Komisji Europejskiej na dzisiaj. Też warto dodać, że te tematy właśnie związane z jednolitym rynkiem cyfrowym wprost zostały wpisane jako 7 najważniejszych podczas ostatniego szczytu 14-15 grudnia szczytu europejskiego, gdzie premier Morawiecki po raz pierwszy był na szczycie europejskim i też między innymi te tematy na tak zwanym marginesie szczytu zostały przyjęte, czyli ten jednolity rynek cyfrowy oprócz tematów związanych z bezpieczeństwem obywateli, migracją, budżetem Unii, czyli takimi bardzo mocnymi tematami, dużymi politycznymi, to też zostało dostrzeżone w tych top 7. No dobrze, ale my mówimy o jednolitym rynku cyfrowym w skali europejskiej, mówimy o wielkich projektach unijnych, no ale koszula bliższa ciału w Polsce też miało tak być, że Ministerstwo Cyfryzacji koordynuje rozmaite projekty cyfryzacji właśnie w różnych ministerstwach. I jak to wygląda? Po 2 latach już się udało wszystkie problemy naprawić, czy jednak znaczy, jeszcze... Wszystkiego nie udało się na pewno jeszcze naprawić. Jest dużo do zrobienia, bo to jest jakby cały ten obszar, który dostaliśmy do opanowania, jest ogromny. I to się dzieje właśnie na 2 poziomach, czyli na tym poziomie takim krajowym, projektów czysto takich cross-resortowych. Nie, bo właściwie każdy resort ma jakiś tam swój e-projekt, tak? Ci robią recepty, tam ci mają e-posterunek, tam ci mają e-coś tam jeszcze innego. No dokładnie. I tu chodziło właśnie o takie jednolite spojrzenie i jeden punkt taki no, koncepcyjny, czyli w jednym miejscu się o wszystko możemy dowiedzieć, co się dzieje i to mamy zaimplementowany taki model GIG tak zwany, czyli główny informatyk kraju. To jest jakby model wieloosobowy, no ale na końcu to się sprowadza do pani minister Strażyńskiej, która pilnuje tego, ma jakąś taką wizję kompleksową. I wie, w którym resorcie co się w tych sprawach dzieje. Wie, w którym resorcie co się dzieje. Mamy Radę Portfela Projektów, mamy Komitet Stały do Spraw Cyfryzacji, tam się spotykają przedstawiciele wszystkich resortów i rozmawiamy o projektach takich typowo krajowych, które dotykają, bo ta cyfryzacja już jest wszędzie i bardzo ciężko to jest w taką i w jeden taki silos gdzieś zamknąć, czyli to jest we wszystkich resortach, no i tu mamy tą pełną świadomość, wiemy co się dzieje i podobną koordynację, czyli zauważyliśmy też, że na poziomie europejskim to dotyka coraz większej ilości resortów. Strategia, o której zaczęliśmy mówić, czyli jednolitego rynku cyfrowego, jeżeli ją rozbierzemy na legislację takie poszczególne, czyli te tematy związane nawet z zagadnieniami prawnymi. W Polsce dotyka to 8 ministerstw na dzisiaj, czyli 8 ministerstw w jakiś sposób dotyka jednolitego rynku cyfrowego. Stąd tutaj udało się nam przekonać jakiś czas temu panią premier do tego, że musi być osoba, która jednak spina też przepływ informacji pomiędzy tymi ministerstwami i tutaj już bardziej na tej takiej, na tym polu takim Polska-Europa, żebyśmy tutaj wiedzieli wszyscy wspólnie, co się dzieje i w którą stronę idziemy i co tak naprawdę myślimy i mówimy, żeby to wszystko było w jakiś sposób przemyślane wcześniej. O tym wszystkim opowiadał Krzysztof Schubert, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, pełnomocnik rządu do spraw jednolitego rynku cyfrowego i gość Sygnałów Dnia w Radiowej Jedynce. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. 27 po 8. Była to rozmowa dnia.